No to powiemy to razem, no to, dobra. to porę, No, powiem. ja tam go... Dobrze. Tak nie było, ale dzisiaj po 21. Dobry wieczór, słuchajcie, szampański nastrój w Hiszpanii i dwie piękne kobiety. Właśnie widzę, że już trzymają i zaczniemy, bo jest, słuchajcie, jest duża sprawa. Przez wiele dni, przez kilka tygodni w piątki odbywały się spotkania z Gracjaną i przedziwne historie, które jednych urzekły, a u drugich zbudziły wątpliwości. Niedawno dojechała, jak wiecie, bo to było na żywo w NTV, Teresa Korol, osoba z Polski, którą poznaliśmy choćby w wywiadzie na temat astrologii, takich właśnie nauk alternatywnych. I tam się zadziało mnóstwo ważnych rzeczy, które dają dużo do myślenia. Ale zatem dzisiaj opowiemy o obserwacjach UFO, gdzie jeszcze jedno połączenie telefoniczne z człowiekiem, który tam przyjechał, nie mający żadnych powiązań rodzinnych, chciał to zobaczyć i też widział. Wolicie najpierw składać życzenia, a potem wyspowiadać się, co tam z tym UFO się działo, tak? Dobry wieczór. Tak, bo chciałyśmy z akcentem hiszpańskim, bo jutro Sylwester, tak? Życzyć wszystkiego najlepszego i salut, amore i dinero, czyli zdrowie, miłości i pieniędzy dla wszystkich i tobie, Januszu. Kochani, dużo szczęścia. Dziękuję bardzo. Przy okazji też, jak skoro o pieniądzach mowa, chciałem podziękować Gracjano, bo obiecałaś darowiznę na NTV i przyszła. Dziękuję ci z całego serca. Przeznaczymy na rozwój projektu. A jeśli chodzi o ten toast za zdrowie, to oczywiście on jest pierwsze zdrowie. Wasza tutaj promienistość, uroda, wiesz, i ta radość dużo mówi. Mamy 30 minut czasu, to i dużo, i mało. Słuchajcie, przepraszam, wspaniałe nasze dziewczyny, bo ja już trochę wiem. Musisz ze mną słuchać. My na spółkę, dlatego że... Jest taka sprawa, apel do naszych widzów, ponieważ dzisiaj skoncentrujemy się na czymś, co działo się, że tak powiem, w świecie obiektywnym. Wszystkie historie, które powiedziała do tej pory właśnie nasza Grażyna, jeżeli pozwolisz po polsku, teraz powiem, a Teresa, będąc tam już pewien czas, przeprowadziła już, nie wiem, czy dwie będą, regresje hipnotyczne. Tak, Teresko? Tak. To są osobne materiały, które znajdą się w naszych relacjach piątkowych w najbliższych tygodniach i również twoje relacje nagrane w Warszawie, bo wstępnie planujemy na 10 stycznia. Mam nadzieję, że ten termin by ci pasował. Jeszcze się z Jerkiem musimy umówić. Mam nadzieję, że on też się zgodzi. I możemy tylko w skrócie dzisiaj powiedzieć dwa zdania o tym, że te regresje miały miejsce i skoncentrować się na, według mnie, na naprawdę spektakularnych i mocnych wydarzeniach związanych z manifestacją obiektów, które moglibyśmy śmiało nazwać UFO. Śmiało nazwać UFO dzisiaj, z perspektywy tego, co ja wysłyszałem. Najpierw dwa zdania o tym, jak odbywały się te regresje hipnotyczne, a potem przechodzimy do manifestacji i fotografii UFO. To ja oddaję teraz Tereskę, bo ona prowadziła, tak, ja z tego nic nie wiedziałam, dopiero oglądałam nagranie i dowiedziałam się sama rzeczy. No, po części ja wiedziałam, ale to było dla mnie potwierdzenie. Już oddaję. Dobra, ja będę zadawał pytanie. Halo? Teresko, więc pierwsze pytanie takie, od jak dawna zajmujesz się regresją hipnotyczną również? O, od 19-20 lat. Czyli możesz powiedzieć z odpowiedzialnością przed naszymi widzami, że masz dużą praktykę w prowadzeniu tego typu terapii i sesji, tak? No, jak najbardziej. I wykładam hipnozę w studium psychologii psychotronicznej od wielu lat, także absolutnie jestem odpowiedzialna za to, co tutaj się dzieje. I mniej więcej tak, nie chodzi, żeby szczytywać co do jedności, ile osób mniej więcej w życiu przez twoje gabinety właśnie hipnoterapii przechodziło? Przeszło? Kilkadziesiąt? Mnóstwo ludzi, mnóstwo. Możemy powiedzieć, że kilkadziesiąt? Możemy powiedzieć, że kilkadziesiąt? Nie, no daj ty spokój, przez tyle lat, to jak się zdarza po kilkanaście w ciągu tygodnia, no. Czyli możemy powiedzieć, że, znaczy specjalnie zaniżyłem na początek, żeby wymienić kilkaset, jak powiem kilkaset, to nie będzie przez te prawie 20 lat zawyżona liczba, kilkaset. Nie, no dużo więcej. Jeszcze dużo więcej. To tym bardziej, przepraszam, że zaniżam, ale robię to świadomie, żeby mieć pewną pokorę, że jeżeli mówimy o regresji, to nie to, że ktoś sobie zrobi tam raz, dwa, trzy, no wiesz, to jest tak, jak liczymy, czy cztery, pięć, w sobie każdy może policzyć, to już wydaje mi się, że jest w regresji i masz regresję.
Czy w tych wszystkich regresjach, które robiłaś do tej pory, wielokrotnie, czy też rzadko zdarzało się, że robiłaś to świadomie osobom, które przeżyły coś, co my nazywamy kontakt z ET, z istotami z innego świata? Czy to miałaś często, czy tak raczej rzadkawo się zdarzało? Za czym przejdziemy do sedna? Powiem ci, że tak, zdarzyło mi się to po raz pierwszy. Różne sytuacje się zdarzały, różne problemy, z różnymi problemami przychodzili ludzie, ale z osobą, która miała bezpośredni kontakt, no nazwijmy to z UFO, to miałam po raz pierwszy. Czy jeśli chodzi o regresje hipnotyczne, jeżeli robisz, czy potrafisz, czy jesteś pewna, na ile jesteś pewna, że kiedy taka osoba jest w takim właśnie, w tej procedurze, że ona nie projektuje z własnego umysłu na przykład jakichś zdarzeń, czy z perspektywy nawet świadomych rzeczy, tylko że wydobywasz coś, co leży w podświadomości tej osoby. Czy potrafisz odróżniać takie sytuacje? Jesteś pewna, że to nie jest projekcja, powiedzmy, jakichś wyobrażeń własnych, przemyśleń, książek, filmów? Wiesz, no nie może być to projekcja, jeżeli potem sprawdza się w życiu, tak? Jeżeli to są jakieś fakty, które możesz połączyć, jeżeli ludzie, którzy przechodzą jakby ten regres, prawda, potem łączą różne rzeczy w swoim życiu i absolutnie gdzieś tam potem no to się wiąże i życie się poprawia, prawda, i się zmienia, więc to nie jest tak, że to jest coś wymyślone z powietrza. Jasne. To ma sens. A poza tym wiesz, no jest ogólnie przyjęte, że tak powiem, pewnik, że podczas hipnozy się nie kłamie, tak? Więc absolutnie sesja z Gracjaną jest nagrana od początku do końca, tak? I każdy na wideo, zresztą te materiały dostaniesz, tak? I każdy będzie mógł sam ocenić, natomiast dla mnie absolutnie była to po prostu żywa prawda, tym bardziej, że potem różne rzeczy się w związku z tym wydarzyły, a podczas sesji zadawałam różne pytania. Przede wszystkim zadawałam pytania na temat zjawiska, które żeśmy wszyscy doświadczali tutaj, którzy byliśmy, prawda, czy ja, Gracjana, Damian, gdzie wszyscy widzieliśmy to na własne oczy i ja podczas sesji zadałam to pytanie, co to takiego jest, tak. Czy to jest UFO, czy to jest jakiś obiekt niezidentyfikowany i tak dalej. Gracjana połączyła się z tymi, no nazwijmy ludzikami, opisała ich, że mają niebieską skórę, że są niscy, że są bardzo przyjaźnie do nas nastawieni, że to są naukowcy, tam dużo materiału jest takiego naprawdę ważnego, gdzie pozdrawiali nas, było to niesamowicie przyjemne, po prostu to był niesamowicie przyjemny kontakt. Gracjana podczas hipnozy nawiązała z nimi bezpośredni kontakt i niesamowite, bo po tej sesji regresu oni z nami nawiązali kontakt. Właśnie, tutaj jesteśmy, ponieważ poświęcimy sprawie regresu zupełnie nowe połączenia i odcinki, również nagrania z Tobą, prawda, które planują w Warszawie i będzie na to sporo czasu, a dzisiaj chcielibyśmy się skupić na tym, co dla wielu sceptyków może być, że tak powiem, bolesne, ponieważ woleliby zostawić tą historię jako wymysł jakiejś tam, powiedzmy, osoby, czy też tak osobiste i subiektywne doświadczenia, których nie da się weryfikować. Ale jeżeli w czasie waszego pobytu, w sumie przez kilka dni, dzieją się bardzo dziwne rzeczy na niebie i mamy trzech świadków, do tego parę fotografii, chociaż jest fotografie na dzień dzisiejszy, to są dużo mniej warte niż wypowiedzi świadków. Kiedy mamy świadków i fotografie, zawsze jest lepiej. Za czym doszło do pierwszej sesji hipnotycznej? Pierwsza obserwacja z Twoim udziałem oraz udziałem Damiana Gryca, którym dzisiaj jeszcze będziemy się z nim łączyć telefonicznie na chwileczkę. To były trzy osoby, które widziały zjawisko i teraz chciałbym, żebyś się opisały, bo ono w sumie dla mnie jest najmocniejsze. 23 grudnia, tak? To będzie tydzień temu. Co się dzieje? Opisujcie. Gracjana woła nas, mówi, zobaczcie, chodźcie, wyjdźcie na taras. Patrzymy, ogromna kula światła, gdzie Damian robił zdjęcia, a my oglądaliśmy to przez lunetę. I to było niesamowite, dlatego że to było światło, które do niczego nie było absolutnie porównywalne. To nie było światło gwiazd. Obok można te gwiazdy zobaczyć, prawda, które świecą zupełnie innym światłem, przytłumionym. I teraz przez lunetę ta kula światła wyglądała w taki sposób, że promienie to były, no mieniły się innymi kolorami, taki różowy był i pomarańczowy i niebieski, różne. O, dobrze, że tu teraz powiększasz.
i przez lunetę jeszcze można było zaobserwować, że to nie było jednolite światło, tylko że było to tak jakby taka pajęczyna światła, gdzie pomiędzy były takie ciemne kratery. I my to wszystko widzieliśmy. Teraz absolutnie. Od razu pozwolisz, że ja, ponieważ zajmujemy się tym od lat i pierwsze podstawowe pytanie, bo tu się zaraz dyżurni, wiesz, znaczy umysł ludzki w naturalny sposób szuka tak. racjonalnych wytłumaczeń, więc pierwsze, ten obiekt był widoczny w jednym miejscu przez mniej więcej jaki czas, bo od razu trzeba wykluczyć, czy to nie była na przykład planeta typu Wenus, bo ona bardzo jasno świeci, albo czy to nie była satelita. Jeżeli to wykluczymy, to wtedy powiemy, słuchajcie, widziałyście coś, co my możemy stwierdzić, to jest niezidentyfikowane. Nie wiemy, co to jest nienormalne, bo tak, żadne nam znane pojazdy czy obiekty się nie zachowują. Po pierwsze, około 19 zaczęła się ta obserwacja. Tak. I jak długo ta kula światła była widoczna dla was? Dosyć długo, pół godziny do 40 minut jakoś tak. Mogli swobodnie oglądać, tak. Ona była mniej więcej w jednym miejscu, tak? Mniej więcej w tym samym miejscu. Teraz tak, najważniejsze, czy ona nagle zniknęła, czy też po prostu schowała się za horyzontem po jakimś tam czasie? To znaczy tak, jakby się schowała. To znaczy, ale schowała się w jakim sensie? Znaczy za horyzontem, złe słowo może użyłem. Po prostu znikła. Znikła w tym sensie, czyli krótko mówiąc po pół godziny. Tak, ale tak jakby zeszła trochę niżej, nie? Tak, ale w ciągu tej pół godziny, rozumiem, zeszła trochę niżej, ale to nie... Była widoczność, tak, cały czas można było obserwować. Ale nie była ona nie zniknęła za horyzontem, znaczy za tymi górami, które na zdjęciu widać, w tym sensie, żeby komuś nie przyszło do głowy, że wyście widziały Wenus, prawda, i która nie, by... Skoro zniknęła de facto na waszych oczach, bo chciałbym to już wyraźnie usłyszeć. Nie, cały czas na tej samej wysokości. Mniej więcej, zresztą tak. Następne mieliśmy doświadczenie, gdzie było w podobnym miejscu, czekaj, gdzie dawali nam światła, za chwilę. Prawda? Za chwilę następne, słuchajcie, bo to wszystko rozbieramy po kolei. Czyli to, że ten obiekt wisiał przez mniej więcej 30-40 minut, widziały to trzy osoby, ty, Gracjana, ona pierwsza zobaczyła, oraz Damian, z którym się chcemy połączyć. Więcej zostały zrobione zdjęcia przez Damiana, które tutaj teraz właśnie Wojtek co jakiś czas, które przysłaliście nam, pokazuje. Zresztą jest kilka zdjęć, więc jest kilka takich punktów odniesienia i wy widzicie ten obiekt i on mniej więcej po 30-40 minutach znika z waszych oczu, po prostu znika. Go nie ma. Tak. Więc możemy powiedzieć spokojnie, ponieważ niebo jest widać niezachmurzone, że nie ma mowy o tym, żeby to była planeta, bo ona nagle nie zniknie, tylko wiemy, jak się wszystko wraz z Ziemią, prawda, na nieboskłonie zmienia i też nie może to być satelita, który by nagle się pojawił na pół godziny, taki mocny, potężny snop dawał światło i po prostu nagle sobie zniknął, bo się wyłączył. Nie są to klasyczne zjawiska, ani pojazdy, które byśmy znali, więc my nie mówimy, że tam przylecieli kosmici. My tylko mówimy, że jest to obiekt, którego w żaden sposób na ten moment nie możemy zidentyfikować. O, teraz dobrze widać, widzisz? Tak? No. Tak. No. Wojtek, pokazujesz, tak? Powiększyliście. Aha, bo to jest teraz tak, teraz widzimy pewien element bardzo istotny, bo to zdjęcie pokazuje już zmianę obrazu dla naszych oczu i dla fotografii, dla fotografa, prawda? Ponieważ to jest coś w rodzaju papierosa albo dysku, który jeszcze emanuje kilkoma dosłownie punktami świetlnymi. Z tego no by tak, wynikało. bo on się rozjechał jakby, prawda, na takie płaskie. Czy to, co widzieliście w lunecie, powtórz jeszcze raz, to była jakaś, tak powiedziałeś, taka struktura, która miała wewnętrzne takie elementy? To była elementy? Taka pajęcza, ale to wszyscy widzieli, bo wszyscy oglądaliśmy przez lunetę. To była taka jakby pajęczyna światła i tam w tych miejscach takich wolnych to były po prostu ciemniejsze miejsca, tak? Jakby to była taka sieć. Taka siatka, sieć tak? Sieć światła. Światła, jasne, tak, bardzo taka fajnie. Sieć światła. Dobrze, o tym jeszcze będziemy rozmawiać z Damianem, ale połączymy się z nim dopiero wtedy, kiedy jeszcze omówimy, że kolejną obserwację, którą doświadczacie dwa dni później, jest to już po tej pierwszej regresji hipnotycznej, tak, którą robisz dla Gracjana. Tak, kiedy Gracjana nawiązała z nimi kontakt, bardzo sympatyczny, bardzo przyjemny, bardzo życzliwy w trakcie właśnie sesji regresu. I po seansie, to było gdzieś koło godziny 19, weszliśmy na górę do salonu i Gracjana nas znowu woła, bo ona ma takie bystrzejsze oko, my to nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich rzeczy. Ona to czasem to widzi, pierwszy. Tak. Tak, więc wybiegliśmy na taras i taka ogromna kula światła, mniej więcej w tym samym miejscu, co poprzednio, po prostu takimi silnymi promieniami rozświetlała się na maksa. Zaraz będziemy rozświetlała się na maksa, a potem zagaszała się do końca, wiesz? Te tak zdjęcia, które teraz tutaj mamy, właśnie to się też przeglądam, Wojtek trochę powiększy, to jest ta kula, którą teraz Wojtek powiększa, tak, ona jest tak, widać nad miastem, to jest
to jest, no wygląda jak księżyc, no, ale taka, taka duża jest w tym sensie, oczywiście, tak, to jest bardzo dużo. Tak, bo ona świeciła bardzo mocno, wiesz, bardzo mocno świeciła. Pięknie, że się i właśnie tak się potężnie klała takim potężnym światłem, a potem tak się spokojnie zagaszała, tak pomału, nie? Tak się pomału zagaszała, a potem z powrotem tak mocno się rozświetlała, tak samo, a potem pomału znowu się zagaszała i potem znowu tak potężnie się rozświetlała. Słuchaj, po prostu my to, tak na to patrzyliśmy, że oni po prostu dają nam znak, że nawiązaliśmy kontakt, że widzą, co my tu robimy. To po prostu niesamowite. Zwracam uwagę, i dopytuję jeszcze, ta kula stała w jednym miejscu, czy też się poruszała? W jednym miejscu. To od razu informacja. To informacja dla tych, którzy chcieliby, bo zdarza się, że jak leci satelita i ma te swoje panele słoneczne, to jak trafi na, powiedzmy, ten słońce, więc z Ziemi to widać w formie takiego rozbłysku, ale ona po prostu leci i ten lot dalej widać. Natomiast tutaj jest mowa cały czas o pozycji jednej i nagle ten obiekt, po ile dla was, dla waszych oczu, po mniej więcej minucie zniknął, tak? Halo, dla was, tak, w tym to znaczy sensie. Całkowicie zagaścili, po prostu zagaścili ten obiekt tam wygasł, całkowicie, bo, no, tam, ja jestem przekonana, że on cały czas nawet był, tylko po prostu był zagaszony. Dla was przeciwnik przestał świecić, jasne. I to jest druga rzecz, no dla mnie bardzo mocna, bo tutaj widzę, po pierwsze, jeszcze tutaj świadków, jeszcze kolega Damiana, co będziemy pytać. I Damian robił te serię zdjęć pierwszy i drugie, czy 23 i 25 robił tak, Damian, to tak? To on robił pierwszą i drugą serię zdjęć. Słuchajcie, więc a czy w czasie tej regresji pierwszej, kiedy się już było po pierwszych tych obserwacjach i zdjęciach z 23, to dwa zdania jeszcze, co właściwie zapytałaś i co Gracjana odpowiedziała w tym regresie? A propos wiesz, tego, żeście widziały, pytań, tak? Zadawałam. Bardzo dużo. Ale czy ten obiekt, pytam zadawałam. o ten obiekt pytam. I o komecie, i o planetach, i o różnych cywilizacjach obcych, wiesz, i tak dalej. O ludziach, o DNA, o przyszłości. Mnóstwo różnych bardzo ciekawych pytań. Ale a nie w sprawie, słyszycie? Tak, tak, ale w sprawie samego tego doświadczenia z obserwacją tego obiektu, coś więc było? Z tego 23 tak, grudnia, tak? Tak, o tym pyta. Co pytałyście tak, wtedy? Zapytałam się, jak Gracjana nawiązała z nimi kontakt, to zapytałam się, co to było takiego, tak? Czy to była obca cywilizacja, czy to było UFO, co to takiego było, tak? Więc absolutnie dostała potwierdzenie, nawiązała z nimi kontakt, bardzo miły, bardzo przyjazny, pozdrawiali nas, to trzeba wszystko obejrzeć. Czyli tak, dali wam, w tej regresji, jasne, wyciągam krótki wniosek, tak, w czasie tej regresji dali wam do zrozumienia, że to, co widziały się na niebie, pomrugali, nie? Że to było odmów, rozumiem, dobra. Gracjana powiedziała, że to, co się widziały dzień wcześniej, to było efektem tego, a potem jeszcze 25, rozumiem, że wam pomrugali, bo o tym opowiadacie. Tak. I czy Gracjana chce coś dodać, zatem przejdziemy do 26 i 30 grudnia? Ja już odpowiem, bo zaraz się będziemy łączyć, przełączać się na rozmowę z Damianem. Dwa zdania tego Gracjana. Gracjana, czy jak często ten obiekt, który widziałaś, ten typ obiektów, prawda, nazwijmy to, czy typ światła, często tam obserwujesz? Wiem, że wspominałaś kiedyś już o tym, no, w tym rejonie. Często obserwuję, tak, ja często obserwuję. Dla mnie to już jest normalne, ja tam... Nie starałam się zdjęć nawet robić, bo mam aparaty, ale na plaży mi poszły wszystkie, po prostu nie zamiaru kupować, bo to co ja oglądam, mój mąż to zna, te widowiska, moje dzieci znają, mój syn często miał i to jeszcze większe kule wisiały nad nimi basenem, jak oni pływali w nocy, nie? Także dużo, dla nas to nie jest sensacja, dlatego dla nas... ci, którzy są nas i mają okazję to zobaczyć, zobacz najlepiej na własne oczy, jak to się mówi. Dobrze. Także ja właśnie zwracam... Tak. A dzisiaj właśnie, że nie miałam aparatu, to jeszcze poprosiłam męża i no i byliśmy przez dwa dni, dzisiaj jest poniedziałek, w sobotę, nie byłam z nim. No i jeszcze dobry aparat z kamerą mi mąż kupił, żebym mogła po prostu w tym czasie, jak Tereska jest i do twojego programu,
to, co ja widzę. I dzisiaj o fuduś my pana wstałam. Będziemy o tym rozmawiać. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać. No. Właśnie chciałbym to wszystko porządkować, bo dla was to jest takie wszystko, wiesz, oczywiste i proste. W tym samym kierunku. Wrócimy do tego, ponieważ chciałbym zamknąć te dwa dni, 23 i 25. Zwrócić uwagę, że ty wielokrotnie to obserwowałaś, dla ciebie to nie była jakaś sensacja, ale ponieważ mieliśmy dwie kompletnie nowe osoby z Polski, które do ciebie przyjechały po raz pierwszy w życiu, poznały cię, nie są twoje to krewne i tak dalej. Bardzo dobrze. I one teraz słyszymy, Teresa potwierdza, mówi, co widziała, przy czym była, słyszymy to, notujemy to, dla nas to jest bardzo ważne, bo to jest osoba postronna. I teraz pozwólcie, że na chwileczkę się z wami rozłączymy, by na dosłownie 5 minut porozmawiać z Damianem, który robił te zdjęcia i też to widział, bo on tam przyjechał do ciebie, jeszcze jedno zdanie, jako kto? Mówię o Damianie Grycu, jako kto? Jako taka osoba, która... Jako klient na jakiś tam... Na workshop. Na workshop, na leczenie energetyczne, na hipnozy, na hipnozę, no i na medytację, to co jest na mojej stronie, i on przyjechał jako klient. Przyjechał i przy okazji doświadczył, czego jeszcze się dowiemy, bo znaczy wiemy wasz opis, zaraz posłuchamy jego opisu, bo on jest teraz w Polsce, już wyjechał od was. Pamiętam, żeśmy rozmawiali telefonicznie chyba 2-3 dni temu i była mowa o tym, że zaraz odlatuje do Polski, nawet do Białegostoku, pamiętam, miał się dostać do rodziny, tak? Dobra, bardzo was proszę o chwilę tutaj teraz cierpliwości, że się rozłączymy i przyłączymy się, znaczy nie musimy się tego rozłączać w zasadzie, czy powinni, jak będziemy rozmawiać z kolegą na telefon komórkowy tym razem, nie czy musimy. Nie musimy? Nie musimy, poczekajcie, tylko teraz patrzę, czy tutaj Damian jest tutaj na wierzchu, czy, bo ja się już tutaj raz dzisiaj łączę, musimy tak poczekać tylko na jedną rzecz, ja muszę Damiana, przepraszam, bo tak okularów teraz już tutaj nie włożyłem, jest na wierzchu i ja dzwonię do niego, już Wojtek do niego dzwonimy, to będziecie mogli, tak, jego słuchy, tak, fajnie, osobne, tylko teraz jeszcze chwileczkę tutaj muszę przemienić to, o dobra, tak, halo. Mam nadzieję, że nas odbierze, bo ja mówię, że wcześniej zadzwonimy, słuchajcie. Mam nadzieję, że się nie rozmyślił. O Boże. Halo. O, jesteś, Damian, przepraszam, że tak dużo czekałeś, ale tak to wszystko się przedłużyło. Dziewczyny nasze są w tej chwili w Hiszpanii i pozdrawiają cię bardzo. A dziękuję bardzo. Dziękuję. Damian Gryc. Damian, powiedziały nam tutaj koleżanki Gracjana, że byłeś uczestnikiem workshopu w tym czasie. I jednocześnie, no, mimochodem stałeś się świadkiem dwóch obserwacji, 23 i 25 grudnia i jednocześnie robiłeś zdjęcia. Powiedz, jak ty to zapamiętałeś? Nie słyszałeś, co opowiadają teraz dziewczyny, bo one... Nie mam internetu teraz. Nie masz internetu, dobra. To teraz słuchajcie, co on mówi. Także nie wiem, czy się powtarzam, także nie powiem, jak to było od początku. Tak, powiedz, dobrze. Tak, bardzo się proszę. Więc prowadziliśmy około godziny 6 medytację, taką czakry serca. O 23? Tak. I po tej medytacji tak sobie troszeczkę rozmawialiśmy na temat obcych cywilizacji i tak dalej. I gdy wychodziliśmy już na zewnątrz, to zobaczyliśmy właśnie takie bardzo, bardzo świecące, mocne światło na niebie. I to było mniej więcej w kierunku zachodnim, południowo-zachodnim, tak? I... No było to mniej więcej 3-4 razy większe światło niż gwiazdy, które się znajdowały wokoło, także wzięliśmy szybko z domu aparat, lunetę i lornetkę i zaczęliśmy się przyglądać troszeczkę bliżej temu. Także po zbliżeniu lunetą było widać, że to światło jest takie podzielone jak gdyby na kratery. Czyli jakby się wzięło na przykład klaster miodu i się go podświetliło od środka, to mniej więcej tak to wyglądało. Także zrobiłem kilka zdjęć tego obiektu z bliska i z daleka, żeby było porównanie mniej więcej do gwiazd, jakiej to jest wielkości i to wyglądało tak jak dosłownie małe słońce. I ten obiekt znajdował się w tym samym miejscu przez ponad pół godziny, bo ponad ciągle wychodziliśmy godziny. Wychodziliśmy i obserwowaliśmy i było to też widać z salonu, z okna. Także w momencie, kiedy on już zgasł, ja wyszedłem, żeby zrobić zdjęcie z tego samego miejsca, żeby było widać, że ten obiekt właśnie zniknął i to już było około 45 minut po pierwszym zdjęciu. Czyli można powiedzieć, że najpóźniej ten obiekt zniknął po 45 minutach, bo stwierdziłeś jego nieobecność po 45 minutach od momentu, kiedy po raz pierwszy go zobaczyliście i zaczęliście robić zdjęcia. Tak, bo co kilka minut po prostu ktoś stawał i patrzył przez okno i to ciągle było, a później dosłownie, się mówię, około 35-40 minut już ktoś wstał i już nic nie było widać, także ja wyszedłem na dach. Ustawiłem w tym samym miejscu aparat, to zajęło mi na pewno za jakieś kilka minut, no i pstryknąłem, żeby tylko potwierdzić. Znaczy to jest... I to było 20... tam którego ta pierwsza data była? 23 grudnia, około 19 ten obiekt się miał wam pokazać, tak? Tak.
No to jest fascynujące, bo już wiemy, że to nie może być planeta ani gwiazda, ponieważ nagle po prostu zniknął wam z nieba. Nie, to było takich rozmiarów, że było nieporównywalne, dlatego nie przemieszczało się, bo ktoś by sobie myślał, że jakaś super nowoczesna leci maszyna, powiedzmy jakaś satelitarna, tak, i świeci, ale on został w miejscu, więc jest to niezidentyfikowane. My nie mówimy, jeszcze raz powtórzę, nie twierdzimy, że to są wprost, bo tu dowodów na to nie ma, że to są kosmici, ale z kolei ten konekt między tym, co dzieje się w Hiszpanii, gdzie są regresje, prawda, gdzie są rozmowy, gdzie jest cała ta historia z tobą i z Teresą i tak. Jest ten konekt, prawda, jest ewidentny, tym bardziej, że później jest 25 marca, jeżeli cię możemy poprosić, bo tam odbywa się kolejny spektakl, który żeśmy tutaj już oglądali, jeszcze raz Wojtek na pewno to zdjęcie nam przypomni, przesłane przez was, zrobione przez ciebie. Powiedz mi, co zapamiętałeś z 25 grudnia. No tutaj to już była widoczna komunikacja, dlatego że... Pamiętasz godzinę? Przypomnij, jak ty pamiętasz godzinę? Godzina to była znowu po 19, dobra. Także jakby taki dziwny zbieg okoliczności, że znowu jest po 19, wychodzimy i znowu ten obiekt się pokazał. Czy to jest to samo miejsce? Jeszcze pytanie, czy to było mniej więcej to samo miejsce, czy nieco inne miejsce? Mniej więcej to na niebie. To znaczy, on był troszeczkę przesunięty bodajże w lewo, jeżeli pamiętam dobrze. Nieco był w lewo, ale ten sam kierunek, rozumiem, tak? Ten sam kierunek, on był pomiędzy znowu takimi tam dwoma iglastymi drzewkami. Także dobry był punkt odniesienia, jeżeli chodzi o to, tylko że dwa dni później on już dosłownie jakby nadawał morsem, a to już jest w ogóle spektakularne, bo takich rzeczy nie ma. Opisz to, na czym to polegało? Czyli on po prostu się rozjaśniał i to trwało szybko, żeby nikt nie myślał, że to jakiś był długi czas, dosłownie sekunda się rozjaśniał, gasł, rozjaśniał, gasł, rozjaśniał, gasł, także takie rzeczy się nie dzieją naturalnie. I potem ile razy minęło czasu, kiedy wam po prostu przestał wam być obecny, czy po prostu nie było go widać, a nie mówię, że on zniknął, bo mogło stać się wszystko, mógł zgasić światła, tak? Tutaj to były dosłownie minuty, dlatego że ja zrobiłem pierwsze zdjęcie właśnie, jak on się rozjaśniał, udało mi się i dosłownie zacząłem ustawiać ostrość, żeby zrobić drugie zdjęcie i już było po wszystkim. Czy ten cały okres, kiedy go widzieliście, to on znajdował się mniej więcej w tym samym miejscu, czy też się przemieszczał? W tym samym miejscu. Jasne. W tym samym i nie tak, bo może mogą ludzie myśleć, że czasami jak samolot leci na wprost, na przykład jak zbliża się do lądowania, to jest taki efekt podobny, bo wtedy jego te lampy świecą prosto. Ale to trzeba pamiętać, że jak samolot leci, ląduje na przykład albo startuje, to jego położenie się zmienia bardzo szybko, w ciągu dosłownie kilku sekund on już jest wyżej albo niżej, także nie da się z tym pomylić. Znaczy nawet gdyby leciał w waszym kierunku i sprawiał wrażenie, że ciągle jest w jednym miejscu, to musiałby lecieć dalej i świecić może pod innym kątem i słychać by go było, ale rozumiem, pytam, czy słyszeliście jakieś... Nie. Ktoś nie miał to nic z tych rzeczy właśnie. Ja tylko, żeby tak rozwiać czyjeś wątpliwości. Damian, ile masz lat? 29. Mm-hmm. Czym zajmujesz się? Tak? Czy jakiś kierunek wykształcenia, jakieś twoje ogólne zajęcia? Znaczy ja jestem pedagogiem do spraw resocjalizacji, ale z uwagi, że mieszkam w Anglii, nie pracuję w moim wyuczonym zawodzie, pracuję jako stolarz. Znaczy jesteś normalnym, racjonalnie reagującym na świat człowiekiem. Jasne. Tak, oczywiście. To jeżeli już, bo teraz się będziemy łączyć, jedno zdanie jeszcze twoich ogólnych wrażeń z pobytu właśnie u Gracjany, tak dosłownie na 30 sekund. Dobrze. Także ja to opiszę tak. Pokój i harmonia, jaka panuje w tym domu, to można tylko pozazdrościć. I nie chcę tutaj robić nikomu żadnej reklamy, ani nic takich rzeczy, tylko po prostu ja to byłem w szoku, że można w ogóle żyć w takim domu, gdzie panuje zupełnie wolna wola. Bo tam jest 14 kotów, nie wiem, czy tam wspominaliście, 4 nie, psy i masa innych zwierząt i to po prostu wszystko żyje, współgra z ludźmi i tam nie ma żadnej agresji między tymi zwierzętami, śpią razem psy i koty, jedzą z jednej miski, to jest po prostu piękne. Fajnie, ponieważ doświadczyłeś tam szereg jeszcze innych rzeczy, umówiamy się, obiecałeś nam już w rozmowie tutaj telefonicznej wcześniejszej, że będziemy rozmawiać na te tematy, to będziemy mogli się z tobą jeszcze połączyć, bo wyjeżdżasz z Polski gdzieś tam koło połowy stycznia i będziemy mogli poruszyć szereg innych tematów, które tam zobaczyłeś, doświadczyłeś. Bardzo chętnie, bardzo Ci dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego nowym roku, dobrej sylwestrowej zabawy. Dziękuję bardzo dziękujemy i wzajemnie. Dzięki. Dobrej nocy, cześć. Cześć. Tak, no dziewczyny, ja tutaj tak wypytuję, sprawdzam, ale taka moja rola, nie chcę tu wam... To co, ty nas wyłączyłeś? W ogóle go nie słyszę. Inaczej, wy mogłyście oglądać w tym czasie transmisję, to byście go słyszały, bo tutaj nie mogliście się przełączyć. Gdybyście... Tak no, nie o to chodzi, po prostu technicznie, nie mogliśmy was przełączyć, bo gdybyście włączyły teraz sobie transmisję z naszego live, to byście wszystko słyszały, co on mówi.
a wyście po prostu były na innym kanale, a on na innym kanale, więc nie mogłyście. Moje uszy jedno słyszało tu, drugie tam. Nie mogliśmy tego zmiksować dla was specjalnie, bo się nie dało technicznie. O to chodzi. Gdybyście włączyły sobie komputer, to byście słyszały, co on mówi. Ale nie chciałem przerywać, to Manusz, dobrze. Manusz, ale w ogóle to zapraszamy, przyjedź tam, zobacz, nagraj. Po tym, co teraz słyszę, to na wakacje nie ukrywam, że tym bardziej, wiesz, te odwiedziny są zmotywowane i czuję się zmotywowany. Słuchajcie, zostało nam czasu nie za dużo, a chciałbym, żebyśmy jeszcze omówili dwie obserwacje, 26 oraz 30. One nastąpiły już bez udziału Damiana, bo on wyjechał, ale byłyście obie i najkrócej, gdybyście mogły scharakteryzować te kolejne wydarzenia, właśnie obiektywne fakty na niebie. 26, tak? 26 grudnia. Tak, tak. Ty byłaś, ty robiłaś zdjęcia właśnie. Zaraz Wojtek też pokaże te zdjęcia. Z Gracjany Podpórką, bo robiłam je tak naprawdę w ciemno, tak? Najpierw to zobaczyłam znowu tą kulę światła z drugiej strony domu, ze wschodu, od strony morza nad basenem, tak? Znaczy dla nas to jedno zdjęcie jest najważniejsze, bo dla nas, jeżeli widzisz obiekt... Chciałam zrobić to. Kiedy, nie mówię, że dla nas w tym serii zdjęć ważne jest to, że po pierwsze jest obiekt, który twierdzicie, że się gdzieś tam przez widziały na własne oczy, chociaż oddali, jest zrobione zdjęcie i nie wiem, czy tu mamy cały czas live, jest zrobione zdjęcie i... Ale to nie to chyba, bo słabo widać tam. No i tak, teraz tak, w razie też nie widziałem Wojtek jeszcze tam żadnego obiektu. Jeszcze było bardziej widoczne, jeszcze nie... Większe. To już się potem pokazało. Bo to już następne. Chodzi o ten obiekt, który tam był z 26, tam jakiś numer miało to zdjęcie, nie pamiętam. No to było szereg różnych zdjęć, tak? I to zdjęcia po prostu robiłam jedno za drugim, z tego względu, że mi się wydawało, że po prostu nie łapię w kadrze, dlatego, że w tym okienku mam taki sobie opaka, więc w okienku nic nie widziałam. I się trochę denerwowałam, że tak bardzo chcę zrobić to zdjęcie i wychodzi, ale potem jak zrzuciłyśmy to na komputer, no to okazało się, że zdjęcia po prostu wyszły rewelacyjne, tak? A nie, jest, bardzo fajnie. Teraz dopiero widzimy przy zbliżeniach takie różne kształty tego obiektu, czyli on jakby dla tego całego obiektywu i matrycy, widzę, zmieniał jakieś parametry swoje, czy wielkości, czy światła, bo na zdjęciu widzimy rzeczywiście różne kształty. To tylko jakieś części po prostu jakiegoś dużego pojazdu były tylko oświetlone, tak. To przy tych zbliżeniach, tak. Mamy bardzo dużo. To jest tak naprawdę, myśmy dzisiaj, wczoraj odbierali te zdjęcia, więc dzisiaj tak zupełnie na gorąco pokazujemy to, co tam się, no przedziwne rzeczy rzeczywiście na tych zbliżeniach i to się liczy, że wyście to... Jest powiększony, tak. Ale jeszcze. Wojtek, dasz jeszcze raz, jeszcze proszę troszkę więcej słyszeć. No właśnie, tak, no proszę, przedziwne tak. rzeczy, tak. Dokładnie. Ja myślę, że my będziemy na tych zdjęciach, dziewczyny, my, szanowne panie, my będziemy na tych zdjęciach jeszcze troszkę się pastwić, spokojnie analizować jeszcze po nowym roku, nawet może gdzieś tam, wiesz, na Photoshopie sobie tutaj przyglądać się głębiej, robić różne barwy. Może Waldkowi Czarneckiemu poprosimy, do niego skierujemy, bo on jest znakomitym specem od obróbki zdjęć UFO, więc będzie zajęcie dla wielu ludzi. Tak, ale to ja najlepiej, żeby ten spec tutaj przyjechał, sam zrobił te zdjęcia i wtedy, wiesz, to tam z kamerami to my przyjedziemy z kamerami, z doświadczeń z wylatowa, jakie mamy, to przyjedziemy z kamerami, mam nadzieję na wakacje, to się będziemy umawiać, mam nadzieję, z wami skutecznie. To jest 26, więc to jest duży sukces, bo te zdjęcia, które zrobiłaś... Janusz, jeszcze tylko chwileczkę, chciałam tylko nadmienić, że w drugim i trzecim numerze teraz czwartego wymiaru, czyli w lutowym i w marcowym, ukaże się artykuł na ten temat, pisany przeze mnie, wszystkie wrażenia i zdjęcia. Na gorąco, super. Także zapraszam do czytania. Zaprzyjemna redakcja, cieszymy się, czwarty wymiar, bardzo dobrze. Sesji regresu hipnotycznego, no i mam nadzieję, że niedługo że wprawisz. Tak, u siebie. Jak tylko przyjdzie materiał, to raz zapowiemy te twoje publikacje, a dwa, jak przyjdzie materiał z regresji, to będziemy jeszcze wyświetlać. No i z twoim komentarzem, bo 10 nagrywamy w Warszawie, tylko się jeszcze z Jirkiem Piekarskim muszę domówić. Mam nadzieję, że się zgodzi na ten termin. Dobrze, to jest... Miło mi będzie się z tobą spotkać 10. Również wzajemnie, tym bardziej tam jeszcze czekam, wiesz na co. To już poza anteną. To ja może Gracjanie dam teraz, tak, dobra, bo 30 grudnia nam zostało. Dzisiejsze to ona robiła, dobra? Bo czas nam ucieka, tak. Tak, na ostatnie to wejście. Dziękujemy ci bardzo, bo będziemy zaraz się wszyscy żegnać jeszcze.
Gracjana, tak, 30 grudnia to dzisiaj i ty rano wyszłaś, prawda, gdzieś tam na taras, tak, i znowuż oglądałaś, nie na taras. Jak wstaję, to pierwsza jest kawa, siadam, aha, i tak w półciemku, bo lubię to, bo oglądam po prostu niebo, bo to, co ja widzę, to jest takie dla mnie jakby rozpoczęcie dnia, raz jest, raz nie ma, no i kawę i widzę już tutaj znowu na ten południowy zachód w tym kierunku, co Damian te zdjęcia przedstawił. Widzę, że już że jest obiekt. No więc przypomniało mi się, że mam nowy aparat. Trzeba go wypróbować, biorę go. No i idę znowu na ten górny taras, tam gdzie Damian robił. No i w tej ciemności niej zaczęłam robić te zdjęcia i przybliżyłam. No masz. No to tak zaczęło to się robić, tak? Spojrzałam na zegarek, no bo prosiłeś, żeby w razie czego, to zaczęło się to 10 przed siódmą, a u nas w Hiszpanii jest, biologicznie my mamy później, jest ciemno jeszcze. Jasne. I ta seria zdjęć... No więc, że robiłam serię, całą serię zdjęć, jedno po drugim, także chciałam jeszcze, zeszłam na dół i myślę, no to starczy, a przypomniało mi się, że mam wideo w tym aparacie też. No więc zaczęłam poziomy kręcić wideo, się okazało, że nie nakręciłam, bo nie umiałam nastawić, co dopiero mi syn pokazał. Ale te zdjęcia, co zrobiłam, te ujęcia, no to są fenomenalne i także dziś, no tak 20 minut je robiłam ogólnie, nie? Czy Wojtek, jakieś tam jedno z tych zdjęć pokażemy? Wojtek? Halo? No, któreś z tych zdjęć, które mówi cały czas Gracjana na jakichś zdjęciach, żeby może jakoś jedno z tych zdjęć wybrać. Potem na końcu jeszcze wysłałam właśnie... Między 20 a 33 tam wymieniałeś wszystkie numery, że mamy. Między 20 wszystkie a 33. Ja sobie wysłałam te wszystkie ujęcia. 20 a 33 numery. No tak kilka. Także one z tej perspektywy, wiesz, no powiedzmy ludzi, którzy tego nie widzieli z bliska. Jak daje gazu pewnie, albo odpala silniki, jest to widoczne, bo niebo czyste, wszystko było widoczne i tak. No wiesz, dla kogoś tam z zewnątrz jakieś tam plamki światła, ale dla was to okiem było właśnie, dużo, to tak? O, to jest właśnie tam pod górą są, to jest miejscowość, tam są domy, to są od domu oświetlenia i właśnie, to jest to, że zrobić i potem dalszy ciąg tego wszystkiego i tutaj już masz, są zmiany. Jak idziesz po kolei, bo to było minutowe robienie zdjęć po prostu, nie? W ciemności. No gdyby nie to, że wiesz, coś widzisz i robisz zdjęcia, to nie byłoby to jakiegoś wrażenia, no bo na niebie można różne rzeczy robić, ale liczy się, że to widziałaś. Tutaj już masz, ale to dobrze są zbliżenia, potem oglądałeś chyba, nie? Tak, to taki, wiesz, dla nas najważniejsze te pierwsze zdjęcia były bardzo, bardzo mocne, dobre. Chciałbym na koniec, w sumie to wszystko jest fajne, ale te pierwsze zdjęcia są najmocniejsze, więc dlatego tak trzymamy. I też te teresy, kiedy były te bardzo konkretne, dziwne takie kształty, tak? Posłuchajcie. No bo potem to jest on w ruchu, jest chyba to w ruchu. My wydaje się, że ten cały pojazd, on jest z paru części i te światła, to jak się ruszą, to widać się przekręca wszystko tak. I dlatego tam widać widocznie te kule światła i masz tych zdjęć, całą serię możesz pokazać. Będziemy spokojnie, będziemy się jeszcze w osobnych, wiesz, audycjach na to się pochylali się nad tym, bo dzisiaj to jest tak wszystko na gorąco, ledwo się, dzisiaj to jest 30, dzisiaj przyszły, więc wiesz. Ale jeden możesz na zapowiedź, możesz dać takie ciekawe zdjęcie, pokazać. Nie no tylko właśnie to, tutaj, jedno. No to tak. Wojtek tam któryś z tych zdjęć jeszcze może wybierze. Bliska. I z bliska, to z bliska z takim, co odpala właśnie chyba silnik albo coś. Znaczy wiesz, to już jest taka nasza interpretacja subiektywna, co on tam odpala, ale liczy się, nie wiem, czy tam Wojtek, coś jeszcze znajdziesz z takich tych zdjęć tam, panie proszę. No bo nasze. To wychodzi, to musi odpalać chyba. Znaczy wiesz, my to staramy się nie nadinterpretowywać, bo nie wiemy, co dzieje się. Zawsze sceptyk tu będzie dyżurny. Skąd wy wiecie, że on silnik odpala? Może tylko światło włączył, tak? Więc nie wiemy, co jest, ale to jest dziwne i niewytłumaczalne z klasycznych jakby pozycji analizowania tego, co wiemy, co na niebie się działo. Słuchajcie, tak czy inaczej, tam Wojtek zaraz to zdjęcie znajdzie i pokaże, to zostało te kilka minut, żebyście tutaj zakończyli tą dzisiejszą naszą wspólną obecność. Życzenia już były wprawdzie noworoczne, ale właśnie, jeszcze przez chwilę widać. Ale powiedzcie. No to ja jeszcze sobie minutę. Przeproszę. Proszę.
to, co zrobiłam, ten prezent noworoczny. Dziękujemy jeszcze raz. Tomasz, ludzi, pani Bożena i jej mąż Zbigniew. Ty masz kontakt do nich i zgłosię i o te karty na ten spotkanie. To są wejściówki zafundowane przez ciebie na pierwszy zlot sympatyków NTV 22 marca we Wrocławiu. Bardzo masz te dane, gratulujemy tym pani, te osobom. Dobra, one są maile wysłane. Proszę się też tym osobom zgłosić do mnie. Nie przepadną, są odłożone zaproszenia na te, co tutaj ty zafundowałaś. Co jeszcze z komunikatów na koniec, bo będziemy musieli tutaj z studia niedługo się ewakuować. Bardzo wam dziękujemy. Cieszę się, że jest. No, będziemy mieć następną regresję i mamy pytania, mamy dużo pytań. Pozostawiam to w rękach Tereszki, bo ja w tym czasie odlatuję, tylko mogę przekazywać, odpowiadać na pytania. Także chcę od serca wam życzyć naprawdę, witajcie ten nowy rok, żegnajcie ten stary, czy był dobry, czy niedobry. Przede wszystkim zrozumcie się i zanim jakąś głupotę zrobicie, pomyślcie, jakie mogą być konsekwencje, żeby nie było nic złego, żeby się wszystko dobrze rozpoczęło. To mogę jeszcze dwa słowa? I jeszcze dam Teresce i zapraszam do mnie serdecznie, do ośrodka. Chętnie przyjeżdżajcie, oglądajcie. Dobra. Rozwijajcie się i duchowo, i energetycznie. Dziękujemy. Zapraszam. Dziękujemy. I ty tak samo przyjedziesz, nie? No, ja się wybieram. Okay. Oczywiście. Dziękuję za zaproszenie. Teraz Tereska, jeszcze na koniec do minutka, tak? Dziękuję. Dobrze. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Wszystkiego. Dziękujemy ci za wszystkie relacje, a my dziękujemy za tą pracę. Dziękuję. No, dobrze. No, ciao, ciao. Słóweczko jeszcze. Halo? Tak, na minutkę, halo? Tak. Ja chciałam jeszcze od siebie w związku z życzeniami na nowy rok. Kochani, chciałabym wam życzyć, abyście w tym nowym 2014 roku nauczyli się po prostu korzystać z życia, smakować życie, delektować się nim, każdą minutką, każdą chwilką, każdym dniem, żeby się radować wszystkim, co was otacza, kontaktem z drugim człowiekiem, naturą, żebyście byli po prostu szczęśliwi, wbrew temu, co się dzieje, wbrew temu, co macie lub nie macie, wbrew temu, czy to, co chcecie, się dzieje, czy się nie dzieje. Wbrew temu, nawet gdyby wszystko wywróciło się do góry nogami, po prostu bądźcie szczęśliwi wbrew temu wszystkiemu. I tego wam nie życzę. Jeszcze Graciana chcę. Proszę. Musimy kończyć jeszcze naprawdę. Jeszcze chciałam zapowiedzieć, bo że obraz jest niedobry, bo tutaj mamy dziurę i mam założony internet satelitarny. Jasne. Dlatego jest troszeczkę inny obraz niż był poprzednio, może kiedyś będzie lepszy. Ale głos było słychać. Nie mam innej możliwości. Dziękujemy jeszcze raz, dziękujemy Gracjanie za te wszystkie relacje przez te ostatnie tygodnie, przecież narażające ją na różne też ataki, a jednocześnie wiele osób skorzystało. W nowym roku się widzimy i słyszymy. Dobrej nocy, dobrego nowego roku. Tam w Hiszpanii. Bawcie się dobrze. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia w przyszłym roku. Do zobaczenia w przyszłym roku. Ciao.